z przyjemnością dla nas dołącza do grona partnerów województwo lubelskie po raz pierwszy. Mamy również nadzieję, że to wydarzenie stanie się imprezą nie tylko świdnicką, ale imprezą promującą Lubelszczyznę, promującą region. Po poprzedniej edycji wiemy, że uczestnikami tej imprezy byli nie tylko mieszkańcy Świdnika. W ciągu 2 dni, przypomnę, odwiedziło nas ponad 50 tysięcy osób, a Świdnik liczy niecałe 40 tysięcy mieszkańców. Samorząd Województwa Lubelskiego myślę, że będzie już stałym partnerem Airshow w Świdniku. Mamy nadzieję, że ta impreza będzie się dynamicznie rozwijać, bo proszę Państwa, jak lotnictwo, to gdzie, jak nie w Świdniku. To, co wyróżnia tę imprezę od poprzedniej, która, tak jak powiedziała Pani Sekretarz, była bardzo udana, to między innymi nocne pokazy, które będziemy mogli zobaczyć właśnie w sobotę. Oprócz Marka Choima, który prezentował się w tamtym roku i ten pokaz wzbudził naprawdę ogromne zainteresowanie, bardzo się podobał, był naprawdę niezwykły. Stąd decyzja, aby wzbogacić pokazy nocne. Dzięki naszym partnerom, czyli Polregio i ZTM i MPK Lublin, chcielibyśmy zaproponować, aby przyjechali Państwo, korzystając z publicznych środków transportu. Przy samym wydarzeniu jest zorganizowany parking, jest to parking płatny, 10 zł za dzień, tam jest około 1500 miejsc.